Dobra, jesteś już na Maderce. Nikola, jak się czujesz po przylocie? No, no dawaj, jesteś na Maderze, jak ci się podoba Maderka? Stoję sobie z ziomeczkami, poczekajcie, jesteś Sebastian? Sebastian i... Jak? Mateusz! Mateusz, i właśnie teraz idziemy autka odebrać. Będziemy śmigać. Welcome to Madeira. Nice, it's beautiful. If you see a police car parked on the side of the road, you have to be careful because they may have a speed gun. Yeah, okay, good. But apart from that, no problem. To doskonale, czyli można sobie tylko sam trzeba uważać jednak. O, to jest moja bryczka, którą będę jeździć, co nie? Generalnie mamy dwa punciaki, jedną Mikizę. Ja wziąłem Mikizkę, proszę zobaczyć, jak elegancka. O, tam zobaczcie, jak elegancko. Maria, to jest jakby luksusowo. Dobra, jesteśmy już w naszej kawilce, teraz was oprowadzę tutaj. Patrzcie, jedno to jest ogólnie salon. Jest trochę bałagan, bo kupiliśmy rzeczy, takie jak wódę i alkohol. Tutaj mamy... Aha. Czekaj chwilę, bo mam zaprzeczmienie. Violeta, możesz pomachać Violeta, co nie? To jest nasza kuchnia, elegancko. Tu mamy pierwsze łóżko, to jest kanapa bardziej. Zobaczcie tutaj ten, a tu jest elegancko. Mamy... Widzicie to? Tak, szafy. No zobaczcie, zajebiste, co nie? Z pralką i ten i żelazkiem. Oprócz tego jeszcze Kasper. Nie? I mamy jeszcze drugą szafę. No zobaczcie, jaka wyczesana. A tu jakiś tam widoczek, nie? Dobra, trzeba jeszcze pokazać, jak wygląda. O proszę, sypialnia tutaj, jedna, Nikuś pomachaj. Co nie, mamy trochę jeszcze bałagan, co nie? Teraz pokażemy. Tutaj mam takie zasłony, bo to jest najcieplejszy pokój. Oczywiście jest też łazienka. No elegancko. Teraz czas na... Jak już nas oprowadziłem, jeszcze jest drugi taki sam pokój. Czas na melanż. A tu mamy Jessica, a tu mamy Anię. Ale będzie zajebista relacja. I dobra, Jessica, mów, co dzisiaj pijesz? W ogóle nie, muszę kiedyś wam opowiedzieć historię o Jessice, która siłą ręki rozwaliła drzwi na wylot. No, ale nie wiem, czy słyszałeś tę historię. Ogólnie kiedyś Jessica była, no, leciutko była w dobrym humorze. Wyobraźcie sobie, że była tam, nie wiem, luźna gra we flanki chyba, czy coś, w korytarzu, czy tam w jakimś ten. I Jessica po prostu tak mocno, tak się wczuła, że tak całą parą od myk i drzwi na wylot. Generalnie. Prawda, Jessica? Dobra, teraz właśnie idziemy sobie na mały spacerek, idziemy do jakiegoś fajnego pubiksu, restauracji, coś zjeść, coś przekąsić. Jesteśmy na Maderze, jest mega ciepło. O, tu jest nasza paczka, wszyscy pomachajcie teraz do kamery, elegancko, proszę pomachać. Dobra, jesteśmy już w jedzonku. Nikuszu, mi to oddajesz. Generalnie poszliśmy na chwilę do marketu, teraz sobie zwiedzamy Maderę w nocy. Miasto, jak się to miasto nazywa? Funchal? Ja już tak, kupiliśmy sobie winko. Taki mały, luźny statek podróżniczy, jachcik. No. Ale by się człowiek popływał. Dobra, odkryłem prawdę. Miasto nazywa się Funchal. Teraz już wiem, jak się wymawia nawet. Funchal. Czy tam Funchal nawet. Tutaj mamy znawczynię. Ona powiedziała, że Funchal. Skoro mówi, że Funchal, to tak musi być. A nie, idziemy. Nie znam się, zarobiona jest. Dobra, idziemy na jakieś molo wypić kolejne winko. Elo. Kolejny dzień na Maderze.
Ekipa jest już zebrana tutaj elegancko. Zobaczcie, wszyscy się zebrali, wszyscy na czas. O 9 wyruszamy. Monika, po teraz nikt nie powiedzieć, nie co czas. Teraz nie musisz powiedzieć, co będziemy dzisiaj robić. Chodzić, pić i chodzić. No. Dobra, pierwszy dzień. Jeszcze raz, jak się nazywało? No i za. Lewada of Belo. Jak to się nazywało jeszcze raz, bo znowu zapomniałem? Seba, weź mi powiedz, jak to się nazywało. No nie mogę równocześnie nagrywać i patrzeć, co mam powiedzieć. No w każdym razie idziemy na słynne Lewady. No pewnie zastanawiacie się, gdzie byli, jak jechaliśmy. No ogólnie musieliśmy przejechać przez w góry maderskie wyjechać. Pewno mnie trzeba bardzo uważać, bo na Maderze są bardzo niebezpieczne krowy. Krwiożercze krowy z lasu, które żywią się ludzkim mięsem. Dokładnie i dlatego Maderczycy po drodze, jak pewnie widzieliście, budują te murki, żeby ochronić po prostu zwykłych ludzi od tych krów, które żyją w tych lasach, od tego zakazanego lasu. Dobra, to co tam jeszcze było, jakieś ciekawostki? No to jest pierwsza ciekawostka póki co. Idziemy słynną Veradą. Sam środek tropikalnych lasów w Maderze. 1,5 km w 1,5 godziny. Trzeba się czołgać? Zobaczysz. Tak. Idziemy. Nikuś, przesmyk śmierci. Wygląda groźnie. O, kurwa, to był błąd. Nikuś, co tam zrobiłaś? Czy właśnie się cała ubrudziłaś? No, nieźle. Co to kurwa jest? Na pewno smaczne. Idziesz sobie, idziesz, a tu nagle restauracja. W takim miejscu. Elegancko. O, świeżo zebrane warzywka. To jest agapanthus. A tutaj belladonna. Zobaczcie. Tutaj zwykły kogut, a obok indoor. Bardzo niebezpieczne zwierzę. A zarazem krwiożercze. Lepiej nie podchodzić do takich potworów. No dobrze, że ten kurczak się z nimi zakumplował. No, ma obstawę. Potrzebujesz? Wow, ta ławka jest majestatyczna. Ale jest super. A tu? Ach, tu jakiś wąwóz. Wow, ale ławka fajna. Balhoes, jesteśmy już bardzo blisko. O bogowie! Maderskie wróble! No, ten człowiek właśnie został dziobnięty przez maderskiego wróbla. Tej nocy zginie. Jesteśmy po wielu ciężkich godzinach wspinaczki. W końcu dostaliśmy się do miejsca, gdzie rozlega się niesamowity widok. Kiedy wchodziliśmy na to, nie było tu nikogo. Teraz są tu wszyscy. Ja jestem. A, jest jeszcze Violeta. No, ale jest dużo ludzi. Wow. To jest Nikuś. Nikuś wykorzystuje naturalne wodospady natury.
do czyszczenia butów. Co się stało, Nikusiu? Nikuś, kutasek. To tak, generalnie byliśmy tu przed chwilą, nie było tu nikogo, a teraz są tu kaskady ludzi. Gigantyczne kaskady ludzi. Tak, najsilniejsze rybne grypy. No i teraz nie. Przyjdź ich może. Trąbnik. Nie, no trąbni, bo powinni zejść. No patrz, no. No wiem, widzę. Ale... Nagram ich i wrzucisz ich i będą przejmę. Ale one się na dole rozwalają na mniejsze. Jak tam dzielnie kopacz kopie. No, dlatego zablokowali całą drogę. Jak one spadają na ziemię, tu na dół, no to już się rozwalają, no. Więc wydaje mi się, że to są grudki. Może po prostu. Znaczy na pewno też są kamienie, nie? No, tutaj, ale... a to jest pierwszy zbierać i mówi, dobra, kop, 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 Marian. Zaraz znajdziemy coś fajnego. Dobra, zatrzymaliśmy się na kolejnej stacji, żeby pooglądać słomiane domki. Czy ktoś w nich mieszka? Maderczycy? Tego nie wie nikt. No. O, zapraszam do środku na ten, na imprezę. Może to też być jakaś pułapka, nie wiadomo. No. Dobra, wbijać. O, to jest chyba... Oj, częstuję bimbrem. No. O, własnej roboty. Wiemy nie fakt, że jestem... Chociaż jeden kieliszek to nic mi nie zrobił. Jesteśmy już po obiadku, eleganckie jedzonko było. Teraz w końcu, jak się zjedliśmy porządnie, idziemy pooglądać chyba domki. O, a to jest pizza na wynos. Myślałem, że dadzą opakowanie, ale na Maderze zawijają w papier, w sreberko. I teraz muszę z tym chodzić. Bo idziemy zwiedzać domki tak naprawdę. Nie, nie idziemy odłożyć tego do samochodu. Idziemy zwiedzać teraz domki. Zajebiście. Wow, kolejna zajebista ławka, ale majestatyczna. A tu jakieś domki, kogo to interesuje. Cel wędrówki. Półwysep śmierci. Daleko. Najbardziej wysunięty punkt na Maderze. Niestety musimy się spieszyć, ponieważ niedługo zapadnie zmrok. A jak zapadnie zmrok, wyjdą potwory w postaci krów, nocnych krów, chlifnych. Bardzo niebezpieczne. Atakują tylko w nocy. I stoją jak te kozy takie w Turcji, tak na skałach. Są klifne i są bardzo groźne. Czeka nas wiele godzin, a może nawet dni ciężkiej przeprawy. Nie wiadomo, czy damy radę. Może nie damy. Życzę nam powodzenia. Musimy się tam dostać. To jest nasza destynacja. No. A tam są na środku trampoliny albo jakieś dziury w głąb wody. Tak? Może tak. Może nie wiem. Dobra, sprawa wygląda tak, że Nikola to przed chwilą powiedziała, ale ja powtórzę, bo nie było na nagraniu, że jesteśmy tutaj na Maderze od wczoraj, a jeszcze nie dotknęliśmy Maderskiego Oceanu. I dlatego schodzimy na chwilę tu w dół, żeby dotknąć Maderski Ocean. Taki jest właśnie koncept. Morze stoi przed nami otworem. Ocean, przepraszam. Idę dotknąć. Dobra, dotkłem, ciepła.
Ej, nie zabij się, dobra? Żyjesz? Ale dotknęłam nogą. Uważaj! Teraz dotkniesz pa! No. Dobra. Idziemy się kąpać. Trzeba przystawać ocean. Kamienie są. Dobra, jest mega. Ocean Maderski oficjalnie zaliczony. Możemy iść dalej. Jak się przyjrzymy, zobaczcie, że na dziobie ma resztki krwi człowieka. Szablozębna Maderska. Niebezpieczna, bardzo niebezpieczna. Nareszcie. Tak naprawdę szliśmy tutaj na sam kraniec tylko w jednym celu. Tak, bar na krańcu Madery, to tutaj. Ale my tam nie pójdziemy. Jesteśmy w raju. Może i to wygląda majestatycznie, ale tam jest bar, do którego idziemy. Gołębie walczą o dominację na tym rewirze. To cię osra. Wielki pojedynek gołębi. Gołębie gołębiami, ale my mamy coś innego, tak, idealnie. Zostało nam jeszcze jedno podejście, ale najpierw trzeba odpocząć. Dobra, browarek wypity, czas to być ostatni szczyt na tym krańcu świata. Wchodzimy. Już niedaleko. Klasztor oderwano od rzeczywistości na wyspie. Pewnie szkolą tam magów. Na pewno. Kraniec Madery został zdobyty. Zostawiłem okulary prawdopodobnie przy morzu. Idę to szybko zbadać, czy faktycznie tak jest. Jak debil, znowu coś zostawiłem. Ostatnio saszetkę przy rzeczy zostawiłem, tak teraz zostawiłem okulary. Jedne okulary przy morzu i musiałem całą drogę na szczyt iść bez. Idę zbadać, czy one tam jeszcze jest, są, czy ktoś może je zapierdził. K***a są. No, ktoś ładnie tu zostawił je. Dziękuję miłemu panu za zostawienie okularów. Możemy wracać. Oh,